Jesus Christ! Wygonił mnie. Idź już sobie. Ławkę w okno walno, co jest? Dzień dobry i witam bardzo serdecznie moje drogie ananasy. Na wczorajszym streamie zrobiliśmy weekly challenge i miałem pomysł, żeby wrzucić wam na YouTube'a też w formie odcinka to weekly, które tam zajęło nam, nie wiem, kilkanaście minut, ale stwierdziłem, że nie ma takiego sensu. To weekly jest banalne, nie można z niego tak naprawdę wyciągnąć żadnej dodatkowej wiedzy, więc stwierdziłem, że specjalnie dla was, widzowie, nagram dzisiaj taki inny materiał, który na pewno przyda się wam bardziej, szczególnie w przejściu z trybu profesjonalnego na koszmar i tak dalej, i tak dalej. Więc zapinamy pasy, tryb slow motion, bo tak chyba go nazwę. Wydaje mi się, że to będzie takie slow motion. Wdrażamy do naszej rozgrywki. Łapki w górę, bardzo miło będzie mi. Subskrypcje również, no a komentarze jak zawsze są dla was. Sprawdzajcie też linki w opisie, tam macie odsyłacze do Discorda, Twitcha i tak dalej, i tak dalej. Nie przedłużamy. Minutę wstęp. Jesus Christ. Tak jak powiedziałem, wczoraj na streamie troszeczkę pograliśmy w Dead Signal. Znowu mi się nie udało, dla tych, którzy śledzą, przykro mi, niestety jestem za słaby na tą grę, nie mam psychy. I RNG is a bitch. Ale nie o tym dzisiaj, pograliśmy też później w Phasmo. No i wywiązywały się ciekawe dyskusje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam serdecznie do playlisty na żywo. Tam macie wszystkie live'y, również na Twitcha, tam też macie zapisy tych ostatnich live'ów z dwóch tygodni, czy jakoś tak tam się zapisuje. Jeśli ktoś chce, ja tam nie wstawiam tam timestampów, więc możecie sobie sprawdzić, jak jest dopisek, że jest Phasmo, to gdzieś tam w którymś momencie to Phasmo się zaczyna. Cóż chciałbym powiedzieć? Doszliśmy do wniosku, że ludzie są leniwi. Szczególnie młodzież, tak? Droga młodzież, jesteście leniwi. I nie chce wam się szukać czegoś, więc dzisiaj będzie takie odświeżenie. Odświeżenie zdolności duchów, rozpoznawania duchów na No Evidence. To było jakiś czas temu, było też dawno temu. Takie odcinki są na playliście poradników z Phasmo u mnie, także też odsyłam do zakładki na żywo, do live'ów, do playlist, tam macie Phasmo, poradniki, bla bla bla. Tam jest wszystko, naprawdę tam jest wszystko, także polecam, ale też odświeżamy, też dzisiejszy odcinek pewnie tam wyląduje, bo zrobimy sobie No Evidence'a bez Sanity i zrobimy to w bardzo wolnym trybie, czyli zrobimy slow motion. Ja będę wam mówił dokładnie, dlaczego ten duch nie, dlaczego ten nie. Co robić, żeby tego sobie wytypować lub wykluczyć. Więc lecimy na Tangleooda. Nie wiem, czy zrobimy inne mapy. Może tak, może nie. Zaraz się to okaże. Na początek Alex Lewis. Alex Lewis jest naszym pierwszym rywalem. Postaramy się również zrobić perfect game. Nie wiem w sumie. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Przede wszystkim tak, jeżeli... Cicho tam, bądź ty gadzie jeden. Przede wszystkim, żeby podejść do No Evidence'a, żeby w ogóle zaczynać, no to musicie mieć opanowany amator, średni i profesjonalny tryb. Do tego poradniki też są, zapraszam. No i później jest ta wersja, ten etap przechodzenia wyżej, tak? Poznawania tych zdolności duchów, które już wskazują nam jakiegoś ducha, do czego nie są potrzebne nam konkretne dowody. Bo na przykład dowodu nie możemy dostać na profesjonalnym, trzeciego, czy drugiego nawet, czy drugiego na koszmarze i tak dalej, i tak dalej. Chyba wiecie dokładnie, o czym mówię. Więc wchodzimy na początek i sobie weryfikujemy. Weryfikujemy sobie, z czym się mierzymy, co tak naprawdę się tam dzieje. Ja na potrzeby tego materiału, nawet jeśli będę wiedział, jaki to duch, to nie będę tego zdradzał, nie powiem, będziemy analizować, co, jak będzie to wyglądało dla tych, którzy jeszcze nigdy tego nie widzieli. Idziemy do kuchni i pierwszy hand, jeżeli oczywiście duch nam na to pozwoli, spróbujemy lupować się z nim wokół wyspy i wyciągnąć jak najwięcej informacji. Będziemy sprawdzali jego sposób mrugania, czy mruga standardowo, czy mruga częściej, co wskazuje nam na niego, czy mruga rzadziej, co wskazuje na fantoma. Będziemy sprawdzali, czy rzuca dosyć standardowo przedmiotami, czy może rzuca mocno, wtedy wskazuje nam to na Poltera. Jaka jest jego prędkość, czy zrobi shapeshifty, postaramy się to... pewnie w jednym chancie wszystkiego nie ogarniemy, ale będziemy robić repet najwyżej. Let's go, zapalam sobie światło, żeby coś widzieć, pyk, myk. EMF rzucam na stół, żeby zrobić ten i mamy immediate hand. Wyłączę to, na razie.
Mam chyba standardową prędkość. Hello? Hello? Zobaczmy, czy to Jean. Halo? To nie Jean? No i co możecie powiedzieć o tym duchu? Widzimy ewidentnie, że jego prawie nie widać. Mamy pecha, bo już przy pierwszym hancie tak naprawdę wiemy, że jest to fantom. Fantom pojawia się bardzo rzadko. Są te długie momenty. Pokażmy sobie to jeszcze raz, żeby może ktoś na pierwszym hancie nie zauważył. Zobaczmy to jeszcze raz. Fantoma nie widać podczas hanta przez większą część czasu, niż go widać. W porównaniu oczywiście do standardowych duchów. Standardowe duchy tak mrugają. Blink, blink, blink. On jest przeciwieństwem, bo on ma blink, 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 blink i znika, blink, 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 znika, więc widać go, widać, 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 znika i tak dalej, więc to jest ta dosyć prosta różnica, chociaż z Onim ja mam na przykład czasami problemy, bo czasami nie jest to takie oczywiste, ale z drugiej strony to jest trochę podobna kwestia jak z Poltergeistem. Jeśli to Polter, to wiecie, że to Polter i macie 100% pewności, jeśli macie jakieś wątpliwości, to Polter to po prostu nie jest i tak samo jest z Onim. Zobaczcie, ja go nawet, ja robię to wszystko na słuch, bo nie do końca wiem, gdzie on się pojawi. Praktycznie go nie widać. Ujujujujuj, właśnie to jest niebezpieczne. Tak więc pierwszy duch, no nie oddał. Nie będziemy tu jakiegoś większego śledztwa robić, po prostu sobie to zresetujemy. Już macie jednego ducha odhaczonego, w zasadzie dwa, no bo tak jak mówię, on jest totalnym przeciwieństwem. Jego widać dużo częściej niż standardowe duchy. Żeby nabyć sobie taką umiejętność weryfikowania tego w dosyć szybki sposób, musicie po prostu ćwiczyć, musicie oglądać te duchy podczas huntów, więc jeżeli już jesteście na poziomie profesjonalnym, możecie wejść sobie poziom wyżej, no i nawet smadżując go, nie, oglądać sobie, jak to wygląda w praktyce. Lecimy dalej i zobaczymy, kogo trafimy tym razem. Oczywiście prędkość kroków, tak jak słyszeliśmy, była totalnie standardowa. Pamiętajcie o tym, że jeżeli duch was widzi, to zaczyna nabierać prędkości, jeżeli jest w linii wzroku z wami, więc to nie jest tak, że czasami o, duch przyspieszył, to nie jest standardowy. Nie, bo czasami w zasadzie dużo osób widziałem, które słyszą, że duch przyspiesza i myślą, że to na pewno nie jest standardowa prędkość. Niekoniecznie, czasami popełniamy błędy, gdzieś tam się nie zmieścimy w tym okienku lupowania, znikniemy mu za róg za późno, więc to trzeba brać pod uwagę. Tym razem mamy Jasona, na razie oddaję, bo mamy męskie duchy, a to zawsze jest pozytywna wiadomość, ponieważ nie musimy nie możemy wtedy trafić na ten czołgający model, który no tak naprawdę będziemy chyba resetowali, bo informacji z tego tutaj przydatnych dla was nie wyciągnę. Ale zobaczymy, może pokombinujemy. Może weźmiemy go po prostu na inny spot, do garażu i tam będziemy to troszeczkę inaczej sprawdzać. Teraz dodatkowy trik, rozsypmy sobie sól. Standardowa prędkość słyszymy. Sprawdzamy Gina, czyli idziemy do line of sight. O ile on tu przyjdzie. Wow. On jest nam totalnie zainteresowany. Ja już w głowie pewien pomysł mam. Jezus, jak ciemno się zrobiło nagle. Pewien pomysł mam. Mamy Ghost Event, uwaga. Co to był za Ghost Event? To był Ghost Event, który był... Warto słuchać drzwi. Naprawdę, warto słuchać. Jeżeli usłyszycie dotknięcie drzwi tak jak teraz i po chwilę po tym trzaśnięcie, wtedy wiecie, że to jest Yurei i to jest jedyny łatwy sposób na potwierdzenie Yureia. Wtedy warto, jak słyszycie takie, to się zatrzymać i dobrze się przysłuchać. Jedyny duch, który nie może wykonać tego kulkowego Ghost Eventa, Airbola, to jest Oni, więc o niego możemy wykreślić. Tu akurat go nie widzieliśmy, no ale duch się nie zmanifestował, nie pojawił nam się
i gdzieś ta kulka do nas po prostu doleciała, czy ty do mnie przyjdziesz w końcu? Więc o niego możemy wykreślić też Gina, ponieważ wyłączył korki. Gin nigdy nie wyłączy wam bezpieczników. Hello? O. Mruganie standardowe. Teraz porównajcie sobie to do Fantoma. No i dobra, i co teraz możemy tutaj wywnioskować? Wszedł w sól, wyjdziemy sobie, żeby tutaj się z nim nie tentegować, więc możemy wykluczyć Wraitha. Wraith nigdy nie przejdzie przez sól. Czyli co to oznacza? Jeżeli fizycznie duch przekroczy linię soli i nie zostawi tam śladu, nie rozdepcze tej soli, to wiemy, że to jest Wraith. Tutaj jest rozdeptana, więc Wraitha wykluczamy. Wykluczamy Fantoma, ponieważ jest to standardowe mruganie ducha. Nie było tych przerw w jego pojawianiu się. Wykluczamy wszystkie duchy, które mają inną szybkość, które mają niestandardową szybkość, czyli Revenant, który jest wolny, gdy nie ma kontaktu z graczem, tak? Jeżeli nas usłyszy, wyłapie naszą elektronikę, to wali takiego sprinta do nas, że lepiej między sobą co najmniej dwa smadże. Wykreślamy sobie Raichu. Dlaczego Raichu? Ponieważ Raichu ma standardową prędkość, ale jeżeli w jego zasięgu znajdzie się elektronika, w tym przypadku znalazła się moja latarka włączona, to wtedy nabiera dużo większej szybkości, także nie jest to Raichu. Nie jest to również Moroi, który ma wyższą prędkość przy naszym zerowym sanity, jakie teraz oczywiście mamy. Dioś oczywiście też nie, bo by do nas przybiegł od razu i byłby szybki, a przy nas wolny. Również nie Tej, który byłby bardzo szybki. Również nie Hantu, który byłby szybki w swoim Ghostroomie, a w innym Ghostroomie, czyli na przykład w kuchni, w której go lupowaliśmy, byłby wolny. No i nie są to raczej Twinsy. Twinsy są troszeczkę trudne na początku dla nowych graczy do wyłapania, ponieważ różnica w krokach Twinsów jest wykrywalna dla naszych uszu, ale nie każdy potrafi to rozpoznać, takie mam wrażenie. Twinsy mogą być albo ciut wolniejsze, albo ciut szybsze od tej standardowej prędkości. Tu mieliśmy do czynienia typowo ze standardową prędkością. Obakę też raczej możemy wykluczyć, ponieważ jego zmian wizerunku podczas Hunta nie widzieliśmy. Co to oznacza? Podczas Hunta, gdy patrzymy na ducha, on może zmienić swoją postać na inną postać z gry, tak? Czyli może stać się tym, że ten był akurat tym nagim modelem, może stać się tym dziadkiem z pałką, może stać się tym rzeźnikiem i tak dalej, i tak dalej. Może, to jest tam jakaś sekwencja, ktoś kiedyś nagrał o tym nawet materiał, że zbadał jak ta sekwencja wygląda. Nie jest to za bardzo istotne, po prostu jeżeli zobaczymy, że duch zmienił na sekundę swoją postać, to wiemy, że to jest obakę. W tym wypadku coś takiego nie miało miejsca. Standardowo ja na No Evidence tutaj nie będę szukał orbów. Jeżeli gracie zero dowodów, to oczywiście możecie wziąć kamerę i poszukać sobie orbów. Jeżeli znajdziecie orby, to wiecie od razu, że to jest mimik, bo żaden duch nie da wam dowodu, oprócz orbów, które są charakterystyką mimika, a nie dowodem. No i to tyle. Na ten moment myślę, że też nie jest to yokai, ale o tym jeszcze za chwilę. Poltera jeszcze tak stricte nie sprawdziłem. Czy ja mogę tutaj dostać tego IMF-a? Dziękuję, mogę sobie go wywalić. Ducha mamy tutaj, to wiemy. Zaschło mi w gardle. To my tu jeszcze mamy świeczka, zdjęcie ducha. Możemy to zrobić w ten sposób. Wezmę ten aparat. Wezmę również czujnik ruchu. Zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Oczywiście, tak jak mówię, ja to robię teraz tutaj w trybie slow motion, więc wychodzimy sobie, tłumaczymy. Zrobię też kilka rzeczy, że tak powiem, niepotrzebnych, żeby wam pokazać pewne aspekty. Znowu wywalił korki. Podoba mi się. Próbuję mu fotel strzelić. I to był Obakę. On się stał rzeźnikiem na chwilę. O, widzieliście, zmienił model. Zmienił model. Na dziadka z pałką. Kim teraz będziesz? Teraz był dziadkiem, tym bez tego. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Dwa zdjęcia do kosza. Naruszona sól. Gdzieś ty to złapał, chłopaku. Tak więc tu mamy typowy przykład
potwierdzenia obakę przez chwilę. No chyba, że to jest mimik. Przez chwilę miałem wrażenie, że to jest yokai, bo on wszedł tam i jakby nie striggerował się na mnie. Więc... możemy to sprawdzić. Możemy, musimy nawet w tym momencie. Sobie wyrzucę, to sobie wyrzucę. Co mi tu jeszcze się przyda? Na razie nie wiem. To w takiej sytuacji możemy wziąć sobie dwa krucyfiksy, kamerę. No on jest gdzieś w tych pokojach. Na pierwszym chancie albo... sobie w pikiet. Powiem wam, że aktualnie polecam podczas hunta raczej nie wydawać z siebie specjalnie dźwięków, ponieważ nadal system, ten system mowy jest naruszony gdzieś, on nie działa poprawnie. Ja zginąłem w ostatnim czasie kilkukrotnie tylko przez to, że gdzieś mikrofon wyłapał mój głos. Mimo, że nie używałem czatów, nie? Tych globalnych, lokalnych. Nie wiem, czy tu gdzieś te orby są. Może ich wcale nie być. Tu ich na pewno nie ma. Wiatr nam króca, więc mogę wziąć aparat, zrobić dwa zdjęcia. Interakcja, spalony krucyfiks. Co to było? To jest orb, to jest mimik, proszę państwa. Proszę państwa, tutaj nie ma oszukaństwa. Tak więc fajny przykład, żeby się nie spieszyć czasami. Ja wam powiem w ten sposób, kiedy ja gram system mój typowo pod zarabianie, znaczy już w tej chwili tego nie gram, tak? Teraz już gram po prostu dla własnej przyjemności, ale gdy grałem jeszcze pod level, pod zarabianie, to ja w mimika w ogóle nie brałem pod uwagę, ponieważ nie chciałem tracić czasu. Jeżeli miałem go wywnioskować, to po hancie. Zdarzać się tak mogło, że akurat on się zmienił z Yureya w Goryo, później w Shada, później w jakiegoś tam Banshee, Mare i ta zmiana nie była odczuwalna podczas hunta. I wtedy miałem, ja sobie to wliczałem w koszty, nie? Taki margines błędu. No ale jeżeli gramy tak typowo pod wynik, tak, czyli chcemy zrobić jak najlepszy wynik, no to tutaj akurat warto sobie zawsze to potwierdzić, plus no mieliśmy jasne wskazanie. Pierwszy hunt, ja nie dostrzegłem zmiany shapeshifta, mógłbym uznać po drugim, gdzie zobaczyłem tego shapeshifta, dobra, to pewnie na pierwszym nie zauważyłem i wyjść, ale jednak coś trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że a może to jest jednak mimik, bo na pierwszym chancie tego nie było, a na drugim już było. Zobaczmy sobie, kim będzie nasz duch na chancie numer 3. Wywalił znowu korki. Nie wiem, czy przez jakieś momenty on nie jest po prostu huntu, bo te korki naprawdę ich nie lubi. Czyli wiemy, że na pewno nie był wraithem na początku, bo może za chwilę stać się wraithem i już w sól nie wejść. Więc wiem, że to jest mimik. My tu mamy jeszcze zdjęcie ducha. No cóż. Wóz albo przewóz. Jeżeli zrobię to zdjęcie i uda się trzygwiazdkowe, to oczywiście pójdziemy po perfekta. Dwa zdjęcia? Sądzę. Tak jest. No dobra. Teraz jeszcze te krucyfiksy będą tam trochę swoje robiły. Zostały nam dwa zdjęcia, to też akurat krucę niech spali. Okej, interakcja. Tu już robimy jedno zdjęcie, bo pamiętajcie, że jeżeli mamy, używamy jednego krucyfiksa, możemy zrobić zdjęcie interakcji i spalonego krucyfiksa.
Ale już drugi raz spalonego krucyfiksa tego samego nie zrobimy. Ja mam tutaj spalony krucyfiks razy dwa, no bo użyłem obu krucyfiksów, tak? Więc warto o tym pamiętać. No i teraz zagadka, czy zahantuję z tamtej części i tamten kruc go nie obejmie, więc idziemy sobie tutaj poczajać drzwi. Nie było drugiego dotrzaśnięcia tych drzwi, więc to nie jest w tym momencie Jurej. Z mimikiem jest to, że jest totalnie nieprzewidywalny, jest niebezpieczny, bo on może się w tym momencie na przykład zmienić w Banshee, w Wraitha Fantoma, może gdzieś tu stąd nam zrobić Hunta, może zmienić się nagle w Revenanta, Diogena, Moroya, Teja, więc możemy mieć z tym problem. Trzeba zachowywać czujność od początku do końca z mimikiem. Zresztą w każdej grze trzeba zachowywać czujność od początku do końca. Szczególnie w tych wczesnych etapach, gdy zaczynamy. Gdy zaczynamy naszą przygodę, no to trzeba na każdy detal zwracać uwagę i ten poziom koncentracji musi być większy. No ja już mogę sobie pozwolić na to, że bardziej z wami rozmawiam niż się skupiam, bo kiedyś też dla mnie to był problem. Gdy ja jeszcze nawet zaczynałem nagrywać, to mocniej skupiałem się na grze niż na interakcji z widzem, niż na interakcji niż... Wiemy, że duch nie jest aktualnie o nim. Niż na interakcji właśnie z czatem i tak dalej, i tak dalej. No, come on. Come on, ça va. Albo raczej come on, Jason. Słyszymy, że dużo rzuca? Być może. Słyszycie? To jest Revenant. Ewentualnie Huntu. Raczej Revenant. To jest Revenant. Jeszcze raz? Aj, nie zdążyłem. Dobra, nie ryzykujmy, widzicie? To już było niebezpiecznie, nie? Znaczy, jakby nie musiało być, nie? Bo ja nie musiałem go w ogóle tutaj ściągać. A, mam mu zrobić zdjęcie. A, ciul, to zdjęcie. Nie będziemy się tym tutaj zajmować. Na tym mnożniku, na którym ja gram, czyli ta moja słynne 907, nawet bez Perfect Game'a można uzyskać fajny wynik. Mamy mimika 2800. I co nam wylosuje dalej? Zobaczmy. Hop, hop, hop. Hop, hop. Kenny. Mamy szczęście, że to są męskie modele, naprawdę. Kadzidło, zdjęcie ducha, niestety znowu zdarzenie para... Lol, co tu się zdarzyło? Zdarzenie paranormalne, oczyszczenie kadzidłem, zdjęcie ducha, więc mamy pecha z tym przeklętym zdjęciem ducha, ale no teraz mamy też zdarzenie paranormalne, więc jeżeli nie zrobi mi Ghost Eventu, to zakładam, że zdjęcia może też nie zrobię. Tam mamy kość, są drzwi. Rozsypmy tul. Razem zrobię to w ten sposób. Hop. Hop. Pułapka polterowa. Spamy kroków. Rzuca piekielnie dużo. To może być poltergeist. Możesz tu nie przychodzić. Nie przychodź tu. Nie przychodź. Nie przychodź. Dobra. Nie przychodź, bo ja sobie w tym czasie przygotuję więcej atrakcji dla ciebie. Jeżeli jesteś poltergeistem, to na pewno to zobaczymy. To na pewno dostrzeżemy tego poltera. Daję wam gwarancję. A
Ale słyszymy też, że często wchodzi w interakcję z drzwiami, znowu. Znowu. Często duchy, uwaga, teraz też jeszcze taki tip polterowy. Często mamy mylne wrażenie, że oj, sporo rzuca, to pewnie polter. Wcale nie, wcale nie, uwaga. Musicie zwracać uwagę na jedną rzecz. Przede wszystkim, jeżeli to nie jest poltergeist, to będą przerwy w tych rzutach. On będzie, nie będzie rzucał z taką częstotliwością. Polter będzie walił, szczególnie jak mamy taką ładną, uspaną tu kubkę, będzie walił raz za, on tu zrobi totalny miszmasz, totalne tornado. Także ja kieruję się jedną zasadą. Jeśli to jest polter, to nie masz wątpliwości. Jeżeli pojawiają się jakieś najmniejsze wątpliwości, no to ja wtedy uznaję, że to nie jest poltergeist. Dobra, teraz tu chodź. Ja nie mam całego dnia tutaj dla ciebie, chłopie. Ja mam następne misje. No chodź! Dobra, chyba mnie wyczuł. Ktoś ma wątpliwości? Bo ja nie mam. Ja nie mam żadnych wątpliwości, to jest poltergeist. Więc widzimy, wszedł w sól, więc nie w raid znowu. Warto sobie też powtarzać te formułki. Nie ouni, bo widzicie, nie w raid, bo wdepnął w sól. Warto sobie na początku powtarzać te formułki. Nie w raid, bo w raid nie wchodzi w sól. Nie ouni, bo airball ghost event. Nie Jean, bo wyłączył korki na przykład. Nie Phantom, bo nie mrugał. Nie Revenant, bo standardowa prędkość. Powtarzajcie sobie to w głowie, jak zaczynacie, to później wam się to wszystko utrwali, nie? Nawet siedźcie sobie z notatkami. Zróbcie sobie notatki, jaki duch. Ja też gdzieś tam wrzucałem nawet na Discorda notatki z moich duchów, tam PDF 20 stron chyba. Sprawdzajcie sobie, zróbcie sobie, dajcie sobie godzinę na taki ten. Dobra, teraz tego ducha sprawdzam sobie, czy go widzę, tak? Nie, dobra, to nie będzie oni, to nie będzie Phantom. Wychodzę, ustalam następną taktykę. Teraz będę słuchał kroków, tak? Słyszę, że są względnie normalne. Wykluczam Revenanta, Hantu, Diogena, Moroya, Teja. Nie wiem, Twinsami na przykład jeszcze nie jestem pewien, później zobaczę. I czy na przykład w jednym Hancie był wolniejszy, w drugim szybszy, bo Twins raz może być ten, raz ten. Ten wolniejszy, szybszy, młodszy, starszy, nie? Więc warto... Warto iść sobie tą metodyką taką, nie? Wypracować sobie schemat i później to wszystko się koduje w głowie. Jak powtórzysz jakąś czynność, nie wiem, 5, 10, 15, 100 razy, to później robisz to totalnie naturalnie. Także let's go again. Zobaczmy, co nam się tym razem wylosuje. Joseph! Kolejny facet, super! Jakby na mnie największym utrapieniem na tym trybie są... Kobitki, niestety kobitki, jesteście utrapieniem, bo się często czołgacie. Czujnik ruchu, kadzidło kiedy goni, zdarzenie paranormalne. No okej, znowu mamy objective, który nie do końca zależy od nas na tym trybie. Ale weźmiemy sobie, ja sobie wezmę sól na start, to było czujnik ruchu. Mogę wziąć czujnik ruchu, on mi też parę rzeczy powie, bo jeżeli postawię sobie czujnik ruchu, a duch będzie przy nim przyspieszał, to wiem, że może być to rajczu. Ale nie bierzcie tego za pewnik, tak? Bo być może to by, może to być też na przykład, chociaż Hantu jest bardziej oczywisty, trochę inne parametry szybkościowe. Trzy razy sól. Okej, mamy kroków. Jakiś taki nienapędzony był na początku. Dobra, zobaczmy. Ciutek! To nie Jean. Teraz powiem, dlaczego nie Jean. No dobra.
Wyjdźmy sobie, widzimy sól. I sobie powiemy, dlaczego nie jest jakimś tam duchem. Wykluczymy sobie to, co już wiemy. Więc tak. Pierwsze primo. Nie jest to wraith, bo wdepnął w sól. Powtarzamy. Nie jest to revenant, bo miał... Nie miał prędkości revenantowej, tak? Nie był wolny, gdy nas nie widział, tylko miał standardową prędkość i nie był szybki, gdy nas wyczuł naszą latarkę czy nasz głos. Nie jest to Jean. Dlaczego to nie jest Jean? Ponieważ mamy włączone korki. Jean, gdy znajduje się w odległości i nas widzi, to dostaje speed boosta do momentu, aż straci nas z pola widzenia. Tutaj ta prędkość była dosyć stabilna, standardowa i przyspieszał później troszeczkę, chwilkę jak nas widział, ale to było standardowe przyspieszanie w line of sight, nie takie jeanowe. Nie jest to Phantom, ponieważ jego mruganie było standardowe, nie jest to Oni, ponieważ jego mruganie było standardowe. Tu mogę się pomylić, ale moim zdaniem nie był to Oni. Nie jest to Poltergeist, ponieważ nie było tego efektu tornada. Rzucał sporo nawet bym powiedział, ale nie na... o niego. Wydaje mi się, że na pewno nie jest to Raichu, ponieważ mieliśmy rozstawiony tam czujnik ruchu, mieliśmy włączoną latarkę, on nadal nie był, nie nabierał prędkości Raichu. Nie był to Moroi, nie ta prędkość, nie był to Dio, nie ta prędkość, nie był to Tei, nie ta prędkość, nie był to Hantu, nie wiem co z tym Twinsem, bo tak szczerze mówiąc, on mi na początku ten dźwięk pierwszych kroków mi coś nie pasował. Trochę pod Huntu mi podchodziło to wolne, nagle trochę przyspieszył, ale raczej nie. Myślę, że nie jest to też Myling, ale o tym zaraz powiem. O Bucket Shapeshifta nie widziałem, ale uważam, że ta próba była zbyt krótka, żeby to tutaj wykluczać. Także wracamy, zrobimy sobie jeszcze jednego tutaj spina wokół stołu. Pamiętajcie, że po Ghost Eventie duch się tu teleportował. To jest standardowa prędkość. To nie jest Oni. On mruga totalnie standardowo. Czasami znika tak dziwnie. Dobra, teraz tak, wyjdziemy znowu. Wyjdziemy. Hopla, więc tak, on i out. Nie jest to, uwaga, yokai, ponieważ yokai często, gęsto, znaczy inaczej, przy tak długim loopingu, on loopowaliśmy się z nim całego hunta, on w którymś momencie na bank by nas zgubił i polas gdzieś do pokoju. Nie jest to wyznacznik, ale ja mam tak, już na yokaja mam taki sposobik swój i on często, gęsto mnie gubi. Yokai po prostu często, jest głupi duch po prostu. Gdy jego zasięg wykrywalności naszego dźwięku i sprzętu jest dużo mniejszy niż innych duchów, i nawet lupując się wokół wyspy z nim, on może na drugim końcu wyspy stwierdzić, ej dobra, gdzie on polas, nie, i pójść w piździet. Także nie jest to raczej yokai. Nie są to twinsy, to był standardowy rytm kroków. Nie jest to obakę, nie widzieliśmy shapeshifter, raczej nie jest to mimik, bo ten duch raczej się nie zmienia. Chyba, że tak jak mówiłem, zmienia się, nie wiem, z Onryo, w Goryo, w Yureya, w Mare. Także tutaj pozostają nam teraz same trudne opcje, które będziemy musieli zweryfikować. Myślę, że też nie jest to Myling, ale to za chwilę się przekonamy. Ja jeszcze odpalę tutaj wam właśnie, tylko że ten live speed troszeczkę tutaj mi się nie udał. O, się udał. Hop. Do czego jest mi potrzebny tutaj ten? Będziemy liczyć czas od smadża, bardzo istotna kwestia. Co ja bym mógł tutaj zabrać jeszcze? Co mi jeszcze tutaj... możesz powiedzieć, co tu mamy? A, odpędzić kadzidłem? No to właśnie to będziemy robili. Weźmiemy sobie to. Duch wyłączył nam korki, więc mamy potwierdzenie, że to nie Jean. Co jednak już... O, EMF zaliczony, chociaż ja chyba nie miałem EMF. To było. Wiemy, że to nie oni. Mamy potwierdzenie, że to nie oni. Dobra, i teraz tak, Myling.
Znamy wszyscy doskonale stary, dobry trik milingowy z latarką. On jest często zawodny, ale posłuchajmy sobie. Słyszymy wyraźnie kroki. Tanglewood jest dosyć prostą mapą do tego. Kurde, nie trafiłem. Teraz trafiłem. I smudge, start, wyłącz latarkę i spij dalej. Koniec. Wyłącz to, sieroto. O, dobra, git. Tanglewood jest... Gdy wszedłeś? Nie, nie wszedł. Tanglewood jest od... The fuck? Jest od... specyfik... Jesus Christmas. Dobra, zdjęcie. Damy to, możemy to wywalić, nice. O tyle specyficzną mapą, że jeżeli na przykład jesteście w garażu, a duch jest gdzieś tutaj, dajmy na to, będziecie słyszeli rzuty i nie będziecie słyszeli kroków. Jeżeli jesteście tu w kuchni i słyszycie, że duch zaczął hanta, bo zamknęły się drzwi, bo słyszycie to jego charczenie, ale nie słyszycie kroków, a słyszycie rzuty, tak samo. Dalej, jeżeli jesteście w garażu, Google Steven. Jeżeli jesteście w garażu, wait, mogłem się jeszcze nie zgubić tak przy okazji. Minuta 30, więc zaraz może być hunt. I wiecie, na przykład lupujecie ducha w tym miejscu i widzicie, on was zgubił, tak, macie wyłączoną latarkę, widzicie, że wychodzi i powiedzmy jest w tamtym miejscu i w tamtym miejscu gdzieś już kroki wam zanikają, to jest jasny sygnał, że to jest mailing. Włączył światło, na bank włączył światło, więc to nie mara. Było słychać, korki wyłaliliśmy, więc wszystkie światła zgasły. A, stoper mogę zatrzymać. I gdyby teraz kroki zaczęły wygasać, a on jest w kuchni, tam w living roomie, i ja słyszę cały czas bardzo dobrze te kroki, nie? Czy tu idziesz? Może on mnie słyszy. Może się popsuł ten mikrofon znowu. Także mamy kolejne informacje. Moim zdaniem nie jest to Mara. Nie jest to Spirit, ponieważ zahantował poniżej 3 minut po smadżu. Nie jest to mailing. No i mamy bardzo nieciekawe combo. Ale... Ej, stąd zamknąłem. Ej, patrzcie to. Zresztą mam długie... Długi zasięg ramion. Wow. Kończ. Dobra. Przegrupujmy szyki, bo musimy teraz użyć sztuczek. Wątpię, by był to Banshee. Myślę, że Banshee raczej by się na nas bardziej fokusował. Bardziej do nas roamował. Tam w sumie jeden hunt był chyba po Ghost Evencie. Tak mi się wydaje, że z kuchni. Albo mi się gierki już mylą. No i teraz tak. Shade Goryeo Onryo Demon Yurei. Jest trochę wskazań na Goryeo. Cały czas jakby jest w jednym miejscu. Jest dosyć terytorialnie tutaj usposobiony. Potrzebujemy weryfikacji. Kurczę, nie. To najpierw weźmiemy świeczki.
I termometr. Spójrzmy sobie, gdzie jest ten ghost room tak dokładnie. Wydaje mi się, że jest to boys bedroom. Czy tu dalej rośnie? Tu dalej rośnie. A tu jest para. Dobra, wiem, że to jest ghost room. Świeczka. Świeczka, dobra. Musiał mnie zahatować. Luzik. Save. No i co? Teraz musimy zrobić... jednocześnie zrobimy trik shade'owy i jednocześnie onryowy, ponieważ musimy wykluczyć te dwa duchy. Wątpię, aby to był demon. Więc bierzemy dwa krucyfiksy, położymy je pod świeczkami, zapalimy świeczkę, będziemy podtrzymywali światło, sprawdzimy, czy duch przede wszystkim pod punkt A zaatakuje w ogóle, będzie chciał zaatakować w ogóle w momencie, gdy będziemy z nim w Ghost Roomie, wtedy mamy, to jest taktyka shade'owa. Druga taktyka to oczywiście onryowa, czyli czy krucyfiks zostanie, czy duch zainicjuje Hunta i zje krucyfiks, ponieważ ten go zastopuje, gdy ten krucyfiks będzie leżał pod zapaloną świeczką. Dobra, czyli to zrobimy. Cóż tu mieliśmy jeszcze do wykluczenia? Jurej, no na razie nie widzieliśmy Jurejowego zachowania, ale to jest bardzo trudny duch, który potrzebuje zmian. Możemy wziąć sobie sól przy okazji. Mógłbym też wziąć smarza, tak szczerze mówiąc. No, wywalił korki, nie podoba mi się to, no ale dobra. Szedłem, to przynajmniej je odpalę. Trudne się wylosowało, ale fajne się wylosowało, bo możemy przejść przez ten cały proces wszystkich duchów tak naprawdę. Tu tak naprawdę wszystkie duchy wykreślimy na koniec. Dobra. Teraz szybka akcja. Bijamy się tutaj z krucyfiksami. O, nie lubisz świeczek? Co ty powiesz? Tu drugi. Żebyśmy byli bezpieczni w tym miejscu. Zapalmy sobie troszeczkę światełeł. Zjadł kruca, czyli nie jest to onryo. Widzicie, świeczka jest zapalona. No i raczej nie jest to też shade. Raczej nie jest... Jesus Christmas. Dobra, chodź w tą sól. Za karę. Buter. Ja nie wiem, czy czego się robiło zdjęcie klawiatury, czy... A, tutaj zrobiło, dobra. Okej, mogę zrobić teraz dwa zdjęcia. Interakcja, interakcja. I spalony krucyfiks. Trzy zdjęcia mogę zrobić. Zapalił światło. Nie jest to Mara. Wiemy to już? Wiemy to już. Aj. No! What? What? To jest właśnie to? Są właśnie te zdjęcia, nie? Dobra, tu mamy raz. Dwa. Trzy. Powinien być komplet. No i nie jest to raczej shade. To będzie Gorio. To będzie Gorio, moi drodzy. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, on cały czas jest w tym jednym miejscu. Nie jest to shade. Możemy jeszcze sprawdzić sobie jedną sztuczkę. Mianowicie, jeśli macie wątpliwość Banshee, pójdziemy sobie... To weźmiemy jeszcze. To nam się przyda. Przydałby mi się też smartstick, tak, just in case. No i co zrobimy? Rozstawimy sobie drugi motion sensor. On niech się tu kitra cały czas. Isi.
Zostawimy sobie tu jeden, tu drugi. Hop, hop, ale nie. Ja bym sobie jednak zostawił je tutaj. Tutaj. I teraz możemy sobie posłuchać. Zeżar Kruca. Banshee oczywiście ma wyjątkowy swój sygnał na mikrofonie parabolicznym. Może krzyknąć tak charakterystycznie. Myślę, że większość osób, które trochę w Fazmofobie już grają, znają ten krzyk. Zresztą też chyba gdzieś jest u mnie na kanale Banshee Scream czy coś takiego. Można sobie go znaleźć. I dodatkowo, po co są te motion sensory? Banshee, naturalnym zachowaniem Banshee jest to, że podąża za swoją ofiarą, więc w przeciągu krótkiej chwili ona powinna do nas tutaj przyjść, a on cały czas jest w tym jednym miejscu, więc jeśli to nie jest demon, możemy to jeszcze przetestować raz, jeszcze jednego smacza zużyć. Jeżeli powiedzmy po drugim, pierwszy smacz, po pierwszym smaczu hunt nastąpił po około 2 minutach, więc jeżeli przy drugim smaczu nie wystąpi hunt poniżej minuty 30, no to po prostu uznamy, że to nie jest demon. Możemy sobie posłuchać też podczas hunta, chociaż jest to zgubne. Nie polecam. Zdążyłem. Hop. Orki wywalił. Koniec końców może się okazać, że to będzie Jurej. Jakby nie za wiele możemy na to poradzić, nie? Nie za wiele możemy na to poradzić. Patrolujemy te drzwi. Wchodził w interakcję dosyć często z drzwiami, ale ani razu nimi nie trzasnął. Mamy to jest zwykła odpowiedź na paramajku, dodatkowo zagrał na gitarze. Nadal ani razu do nas nie przywędrował. Wydaje się, że to musi być Gorio. Ewentualnie demon. ...53 sekundy. Demon... Oczywiście, demon też może być tricky. Może zacząć hantować właśnie teraz, po minucie, po smadżu. Ale to jest jego zdolność, którą może użyć lub nie. Więc de facto powinniśmy wykonać pełną próbę statystyczną i wykorzystać 4 smadże do tego, 4 razy to przetestować. No ale przyjmujemy sobie zawsze, każdy może sobie przyjąć dowolne kryteria. Ja mam pewne swoje schematy, na przykład jeżeli po 2 smadżach widzę, że duch atakuje za każdym razem powyżej 1.30, wtedy po prostu demona wykreślam. Jeżeli duch odpowie mi 4 razy na parabajku i ani razu nie ma krzyku, to Banshee jest u mnie po prostu wykreślona. Co jeszcze mam za schematy takie śmieszne? Nie wiem. To są takie 2, które mi na szybko przyszły do głowy. Mamy hunta. Mamy hunta, więc 1.51. Demon idzie w odstawkę. Banshee idzie w odstawkę. No i zostały nam te 2 duchy. Na Jureja specjalnej taktyki tutaj nie ma. Jest oczywiście jeden test Jurejowy, który jest też ciężki do weryfikacji. Mianowicie po zasmadżowaniu Jureja, on na, teraz żebym nie skłamał, 90 lub 120, 90 sekund nie może wychodzić ze swojego pokoju. Więc wtedy kładziemy motion sensor tutaj, smadżujemy go tam. Musimy wiedzieć, musimy mieć tylko pewność taką, że on tam jest. Warto rozstawić albo 2 motion sensory, albo sobie zrobić ten, żeby widzieć, że tu i tu przeszedł. Skąd, dokąd, nie? Dobra, spróbuj. Jesus Christ. Wygonił mnie. Idź już sobie. Łapkę w okno, Walno. Co jest? No, także... musimy mieć pewność, że duch jest tutaj. Na przykład teraz, po Ghost Evencie. Wiemy, że on skończył Ghost Event w tym miejscu, więc jest fizycznie w tym miejscu.
lub puknął tu w okno, wiemy, że jest w tym pokoju. Włączył radio, wiemy, że jest w tym, tym. Otworzył drzwi i tak dalej, i tak dalej. On chce się ewidentnie do nas dostać. I jeżeli w przeciągu 90... Teraz to wygląda tak. Jeżeli w przeciągu 90 sekund nie opuści pokoju, to nie możecie potwierdzić Jureya. Nie możecie go potwierdzić. Bo każdy duch może zdecydować sobie, że on zostaje. On nie wychodzi. Jemu tu jest dobrze. Ale jeżeli w trakcie tych 90 sekund opuści, to Jureya możecie wykreślić. Tak? Z tym, że też, no to jest, mówię, to jest taki test bardzo stary, to jest od początków Jurejowych. Ten test się robiło, no bo nie było też innych możliwych testów, nadal na Jureya nie ma, no tak naprawdę. Chociaż dodali mu to trzaskanie drzwiami i tak dalej, ale no Jurey jest najbardziej niedopracowanym duchem, moim zdaniem. On i Goryeo są, mają najmniej charakterystycznych cech. Więc to by było na tyle. Ja odjeżdżam oczywiście z Goryeo. Pewnie ta runda trwała 20 minut. On cały czas jest w jednym miejscu. I jeżeli ja się w tym momencie pomylę, bo może się zdarzyć w tym momencie w ten sposób, że odjeżdżamy. Zobaczcie, my wykreśliliśmy wszystkie duchy, zrobiliśmy wszystkie możliwe testy w tej grze. My odjedziemy, okaże się, że to był Jurey, okaże się, że to był, nie wiem, Mara, jakaś zbugowana Mara, która włączyła światło. Może tak być. Może się okazać, że to był jednak Mailing, ale te jego kroki były popsute. My zrobiliśmy, nie możemy mieć wyrzutów sumienia, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najrzetelniej to śledztwo przeprowadzić. Czy mamy rację? Myślę, że mamy, ale już takie rozczarowania czasami miewałem właśnie z tą konfiguracją duchów. Jurey, Goryeo, Mara, bo Mara też nie zawsze to światło włączy. Możecie czasami siedzieć godzinę na jakiejś mapie i Mara tych światł nie włączy po prostu, bo jej się nie chce, bo nie potrzebuje tego. A co tu się teraz odcięło? A, odcięło się, okej. Okay. No i to by było na tyle. Myślę, że taki 50-minutowy materiał, dosyć mocno to omówiliśmy. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zapraszam. Dajcie mi znać w komentarzu. Myślę też o zrobieniu takiego zimowego, takiej zimowej akademii fazmofobicznej na streamach, gdzie będziecie mogli przyjść i będziecie rzucać mi tematy. Ja będę na te tematy odpowiadał. Ja będę starał się pokazać to, co wiem. Też pewnie wszystkich rzeczy nie wiem, o wielu rzeczach zapominam. Te wszystkie cyferki, ten ma 2,25 metrów na sekundę, ten jak w line of sight to 2,7. Mi to zawsze ucieka, te wszystkie tam kwestie liczbowe. Ale no myślę, że coś tam mogę wam zawsze przekazać i robię to z wielką przyjemnością, także jak coś takiego ruszy, to na pewno dam wam znać. Zapraszam też na Discorda, tam też pojawiają się zawsze informacje o streamach. No i działamy, jesteśmy już w takim trybie powoli przystosowującym do okresu zimowego, gdzie będzie mnie troszeczkę więcej, będzie trochę więcej fazmofobii, ale będą też przede wszystkim inne produkcje, inne horrory, także kto jest zainteresowany, zaglądajcie na live, zaglądajcie tutaj na YouTube'a, zaglądajcie na Discorda. I tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie, jeżeli dotrwaliście do końca. Dajcie znać, dajcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał wydał wam się wartościowy. Słyszymy się w najbliższym czasie. Uszanowanko, moi kochani.